W dzisiejszym filmie odpowiem Wam na jedno z bardzo ważnych pytań, które często przewija się w komentarzach, a więc jak zdobyć więcej wyświetleń na YouTubie, będąc małym, początkującym twórcą? Jednym z prostszych i najszybszych sposobów na dotarcie do nowych widzów jest odpowiadanie na pytania, które zadają widzowie. Być może dostaliście już jakieś pytania w komentarzach, być może dopiero zaczynacie, więc możecie do tego wykorzystać wyszukiwarkę YouTube, ale odpowiadając na konkretne zapytania, na potrzeby widzów, możecie w ten sposób zdobyć wyświetlenia i nakierować ruch właśnie na Wasz nowy, początkujący kanał. Weźmy tu przykład mojego kanału. Jak wiecie, ja nagrywam o tworzeniu na YouTubie. Jednym z pierwszych filmów, jaki stworzyłam, był to film jak stworzyć nowe konto, nowy kanał na YouTubie. Pytanie, które bardzo często przewija się właśnie w wyszukiwarce YouTube'a. Nowe osoby, które chcą założyć swój kanał, szukają podpowiedzi, szukają tutoriali, filmów instruktażowych, jak założyć ten kanał, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiły, nie wiedzą jak to zrobić, więc szukają informacji na ten temat. I ja właśnie stworzyłam film odpowiadający na to pytanie, tłumaczący krok po kroku, jak założyć nowy kanał na YouTubie w 2022 roku, więc jak najbardziej aktualny film. I ten film właśnie zdobywa dużo wyświetleń, przybywają mi nowi widzowie, nowi subskrybenci i w ten sposób nakręca się ruch na kanale. Widzowie przychodzą z pierwszego filmu, widzą, że mam więcej filmów na ten temat, na temat tworzenia kanału na YouTubie i wówczas oglądają kolejne filmy i zostają na tym kanale, zostają subskrybentami, obserwują kanał. Tak więc mój film, jak założyć nowe konto na YouTube, jest odpowiedzią na potrzeby widzów, na potrzeby grupy docelowej, do której pragnę właśnie dotrzeć, czyli osoby, które nie mają jeszcze wiedzy w tym temacie, które dopiero zaczynają, stawiają swoje pierwsze kroki i chcą poznać tą podstawę. I właśnie do tych osób kieruję moje filmy i właśnie staram się odpowiadać na ich potrzeby, na ich pytania. Wraz z rozwojem kanału staram się śledzić komentarze i odpowiadać na pytania z komentarzy. Jeśli prosicie o konkretny tutorial, to ja staram się taki film nagrać, tak żeby być dla Was pomocny. Właśnie taki jest cel tego mojego kanału i ten film, który teraz oglądacie, również jest stworzony na Waszą potrzebę, ponieważ bardzo często pytaliście, jak zdobyć więcej wyświetleń dopiero zaczynając na YouTubie, nie mając widzów, nie mając subskrybentów, a jak widzicie po moim kanale, da się to zrobić, już mamy ponad 1000 subskrybentów i ten kanał cały czas rośnie, widzowie przybywają, wyświetlenia rosną, więc da się. Jest bardzo dużo różnych kanałów na YouTubie, również tutaj obserwujących ten mój kanał, którzy dzielą się w komentarzach informacjami, jak to u nich wszystko idzie, które kanały świetnie sobie radzą. Niedawno czytałam komentarz jednej z osób, która mówi, że jeden z filmów ma już 120 tysięcy wyświetleń, a zaczynała niedawno, kilka miesięcy temu. Tak więc da się, odpowiadając na potrzeby widzów. I to jest właśnie jeden ze sposobów, w jaki sposób dotrzeć do nowych subskrybentów, w jaki sposób zdobywać nowe wyświetlenia. Drugą opcją, jeśli nie macie zbyt wielu komentarzy lub po prostu chcecie tworzyć nowe filmy, więcej filmów, to odpowiadacie na pytania, które pojawiają się w wyszukiwarce YouTube'a. Wystarczy wpisać 2-3 słowa w lupkę na YouTubie. Za chwilkę przejdziemy właśnie do tej praktycznej strony. I wówczas YouTube sam podpowiada Wam pytania, zdania, całe frazy, które widzowie wpisują właśnie w wyszukiwarkę YouTube'a i wówczas kierując się tymi podpowiedziami możecie stworzyć film odpowiadający właśnie na pytania widzów w swojej kategorii. Zanim jednak zaczniecie nagrywać film, to sprawdźcie konkurencję. Jeśli jesteście zupełnie niszowym kanałem i na przykład nie macie konkurencji, no to macie łatwo. Ale jeśli już ktoś nagrywa na ten temat i zazwyczaj tak będzie, ponieważ na YouTubie już jest bardzo dużo treści, bardzo dużo twórców, zależy w jakiej kategorii nagrywacie, będzie ta konkurencja większa lub mniejsza. Otwieracie przeglądarkę YouTube'a i w lupce na górze wpisujecie frazę, zapytanie na temat, którego chcecie nagrać film. I teraz sprawdzacie filmy, które się wyświetlają, sprawdzacie tytuły, sprawdzacie miniaturkę, sprawdzacie też filmy, oglądacie 2-3 filmy, najlepiej te z góry, które się najlepiej pozycjonują. I po tym jak sprawdzicie to wszystko, to analizujecie, w jaki sposób Wasz film może być lepszy od tego, co już jest na YouTubie. W jaki sposób możecie zrobić miniaturkę, która będzie się wyróżniała od konkurencji i która będzie bardziej zachęcała do kliknięcia. Być może chodzi tu o tytuł, w jaki sposób ułożyć konkretne słowa, zapytanie, tak aby widzowie chętniej kliknęli w Wasz film. No i na samym końcu analizujecie już te filmy i sprawdzacie, czego tam brakuje, albo co w nich jest słabego, co możecie poprawić. Być może film jest za długi, ktoś mówi o maśle maślanym i Wy możecie po prostu zrobić ten film krótszy, bardziej treściwy i będzie on bardziej przydatny dla widzów, szybciej dowiedzą się tego, po co tam weszli właśnie na ten film, a być może znowu film jest za krótki kogoś i nie ma tam wystarczającej informacji, więc Wy możecie zrobić film dłuższy i przekazać więcej wiedzy. Być może format, w jakim jest zrobiony film, więc tu sobie analizujecie
wiecie, właśnie tą konkurencję, te filmy, które są na samej górze, najlepiej się pozycjonują i sprawdzacie, w jaki sposób możecie się wyróżnić i w jaki sposób zmienić coś, coś podkręcić, żeby widzowie chętniej kliknęli Wasz film zamiast właśnie filmy konkurencji. Analizując te filmy, zawsze róbcie to z perspektywy, z punktu widzenia widza, nie ze swojego. Zawsze patrzcie, jaką wartość widz wyciągnie z tego filmu. Jeśli właśnie uważacie, że film, który już został opublikowany na dany temat i Wy chcecie nagrać podobny, jest na przykład za nudny, no to zróbcie go ciekawszym. Jeśli uważacie, że jest za krótki i nie przekazuje wystarczającej wiedzy, zróbcie tak, żeby tej wiedzy przekazywał więcej. Za każdym razem starajcie się patrzeć właśnie z punktu widzenia tego widza, tej osoby, do której kierujecie swoje treści, tak aby ona była zadowolona, żeby wracała po następne filmy, no i docelowo, żeby została Waszym subskrybentem. Teraz przejdźmy do tej części praktycznej, do przeglądarki YouTube. Wpiszemy kilka randomowych tematów i będziemy analizować właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. Tak więc jestem już w mojej wyszukiwarce YouTube'a i wpiszemy jakiś temat. Na przykład, jak zrobić makijaż wieczorowy. Zobaczcie, na ten temat jest naprawdę bardzo dużo filmów. I teraz pierwsze, co robimy, to analizujemy tytuł. Na przykład, klasyczny makijaż wieczorowy. Szybki makijaż w 10 minut. Idealny makijaż wieczorowy dla klientek. Makijaż okolicznościowy, letni makijaż wieczorowy. I jak widzicie, jak zrobić makijaż wieczorowy, takiej frazy ja tu nigdzie nie widzę. Więc tu już jest dla Was na przykład, jeśli zajmujecie się oczywiście tym tematem, możecie wpisać w tytule dokładnie te słowa, jak zrobić makijaż wieczorowy. I wówczas, jeśli ktoś będzie szukał takiej frazy, no to powinniście wyskoczyć jako pierwsi. Oczywiście tutaj jeszcze są inne sprawy, opis, tagi, to jak przekazujecie treść filmu, ale chodzi mi o to, że jak zrobić makijaż wieczorowy, żaden z filmów, który się pojawia na samej górze, nie ma tej konkretnej frazy. Są niektóre ze słów, ale jakby całej frazy nie ma, więc jeśli Wy wpiszecie właśnie taki tytuł, powinniście mieć większą szansę, żeby wyskoczyć wyżej w wynikach wyszukiwania. Tak więc to jest element pierwszy, w jaki sposób analizujemy tytuł. Teraz przechodzimy do miniaturki. Przeglądamy i sprawdzamy, co nam się najbardziej rzuca w oczy. No jak dla mnie, na przykład ta miniaturka jest bardzo fajna. Jest pokazany makijaż, jest troszkę tekstu, nie jest za dużo, jest moim zdaniem tych elementów w sam raz. I na sam koniec odtwórzcie jeden z filmów, ten na przykład, zobaczcie, jest bardzo długi, ma aż 50 minut, ten natomiast 15. Sprawdźcie, jaka jest między nimi różnica i w jaki sposób Wy możecie ugryźć temat, w jaki sposób zrobić to lepiej. Zobaczmy jeszcze jeden przykład, ja tu wpisałam, jak dodać zdjęcie na Instagrama i robimy dokładnie to samo. Sprawdzamy tytuły. Tu mamy, zobaczcie, jak dodać zdjęcie i wpis na Instagramie, jak dodawać zdjęcie na Instagram, poradnik, jak dodać zdjęcie na Instagramie, jak dodać zdjęcie na Instagram, więc są tego typu tytuły właśnie, jak ja tu wpisałam i jak widzicie, one się pojawiają na samej górze. No i analizujemy miniaturki, sprawdzamy, co tu u nas się fajnie mogłoby sprawdzić, co używa konkurencja, jak widzicie, przewijają się tutaj kolory Instagrama, różowy, fioletowy. Mi na przykład to rzuciło się w oczy, moim zdaniem tu fajnie miniaturka od razu przykuła moją uwagę. No i oczywiście robicie to samo co poprzednio, możecie sprawdzić kilka tutaj filmów, które są na samej górze, najlepiej się pozycjonują, w jaki sposób ci twórcy przedstawili temat i w jaki sposób Wy możecie to zrobić lepiej. I właśnie w taki sposób, tworząc filmy pod wyszukiwarkę YouTube'a, możecie dotrzeć do nowych widzów i zdobywać więcej wyświetleń, będąc nowym, małym twórcą, dopiero raczkującym na YouTubie, który nie ma swojej społeczności jeszcze. I właśnie odpowiadając na pytania dotyczące Waszej tematyki, tematyki Waszego kanału, jesteście w stanie dotrzeć do widzów stricte zainteresowanych właśnie tą tematyką, równocześnie przekazując wiedzę, budując autorytet, no i pomagając swoim widzom, a widzowie w zamian bardzo chętnie odwdzięczą się lajkiem, komentarzem, a jeśli tych filmów będzie pojawiać się więcej, jeśli zainteresują się Waszym kanałem, no to również zostawią subskrypcję i będą wracać po kolejne filmy. Jeśli macie dodatkowe pytania na temat tworzenia treści na YouTubie, to serdecznie proszę Was, zadawajcie je w komentarzach, możecie tam też podrzucać tematy na nowe filmy. Polecam też tą playlistę, która pojawia się na ekranie, tam jest dużo tutoriali właśnie dla osób początkujących na YouTubie, więc jeżeli dopiero zaczynacie, to jak najbardziej tam znajdziecie wiele odpowiedzi na właśnie Wasze pytania. Natomiast w dzisiejszym filmie to tyle, cześć i do zobaczenia następnym razem.